Nie żyje major Aleksander Tarnowski. Był ostatnim cichociemnym zmarł ostatni z cichociemnych major Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas. Zmarł major Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłaz ostatni żyjący cichociemny, mieszkający od lat w Gliwicach. Miał 101 lat. Informacje o śmierci majora potwierdził paprzecznik Urzędu Miejskiego w Gliwicach Łukasz Oryszczach. Wcześniej podano ją w mediach społecznościowych. Z przykrością informujemy, że na wieczną wartę odszedł ostatni cichociemny, ciemny, major Aleksander Tarnawski Pseudonim Upłas. Cześć jego pamięci. Chwała bohaterowi napisano na oficjalny fanpage polskich wojsk specjalnych. Był przyjacielem naszego muzeum i dopóki zdrowie pozwalało gościł na naszych piknikach spadochronarskich obejmując jednocześnie patronat honorowy. Dziękujemy za wszystko panie Aleksandrze. Do zobaczenia na tym drugim lepszym świecie, napisali na Facebooku przedstawiciele Muzeum Spadochronarstwa i Wojsk specjalnych. Aleksander Tarnawski od lat propagował tradycje patriotyczne, szczególnie wśród młodzieży. W 2016 rok opublikowana została książka o jego losach i walce pod tytułem Ostatni. 7 września 2014 rok w wieku 93 lat wykonał w tandemie spadochronowym kolejny skok spadochronowy z żołnierzami jednostki Grom. Był honorowym kombatantem tej jednostki, która także dziedziczy tradycje i obyczaje cichociemnych. Tarnawski urodził się 8 stycznia 1921 rok w Słocinie. W 1938 rok. Ukończył gimnazjum w Chorzowie i rozpoczął studia na Wydziale Chemii i Uniwersytetu Lewowskiego. Po wybuchu wojny, w październiku 1939 rok przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie został przydzielony do 1. Dywizji Grenadierów. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii dostał przydział do 16. Brygady Pancernej, gdzie szkolono go do zadań specjalnych, a później 1. Dywizji Pancernej. Przeszedł intensywne szkolenie dla cichociemnych, żołnierzy polskich sił zbrojnych. Ich zadaniem była walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Cichociemni zajmowali się też organizacją i szkoleniem ruchu oporu w kraju. Po zakończeniu ćwiczeń w Wielkiej Brytanii i po desancie do Polski nocą z 16 na 17 kwietnia 1944 rok Został zrzucony niedaleko Góry Kalwarii i w ramach operacji Weller 12, Tarnawski dostał przydział do okręgu akanowogrudek. Należał do komandosów Polskiego Podziemia, był oficerem Armii Krajowej, kapitanem broni pancernej, wykonywał trudne misje konspiracyjne. Podczas działań wojennych nosił pseudonimy, upłaz i wierch. Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uhonorowano go również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem, Propatria oraz Szablą Oficerską. W 1945 rok. Dostał pracę w Polskim Radiu w Warszawie. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Gliwicach, ukończył chemię na Politechnice Śląskiej. Całe życie zawodowe związał ze Śląskiem, z Politechniką Śląską, Instytutem Metali Nieżelaznych i Instytutem Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach. Jestem zżyty ze Śląskiem. Zamieszkałem w Gliwicach, bo na Politechnikę Śląską przenieśli się profesorowie i laboranci Politechniki Lwowskiej, na której i ja studiowałem. Dobrze się tutaj czuję. To piękne miasto. Ze szczególną atmosferą, mówił przed kilkoma laty, miejskiemu serwisowi informacyjnemu, Gliwice. Ci chociemni byli wysyłani do okupowanej Polski początkowo z Wielkiej Brytanii, a następnie, od końca 1943 roku, z bazy we Włoszech. Wszyscy byli ochotnikami, w sumie w rekrutacji prowadzonej od lata 1940 do jesieni 1943 rok. Do służby w roli cichociemnych zgłosiło się 2413 oficerów i podoficerów polskich sił zbrojnych. Ogółem przeszkolono 606 osób, a do przerzutu zakwalifikowano łącznie 579 żołnierzy i kurierów. Od 15 lutego 1941 rok do 26 grudnia 1944 rok Zorganizowano 82 loty, w czasie których przerzucono do Polski 316 cichociemnych. Jeden z nich skakał dwukrotnie. Była wśród nich jedna kobieta, Elżbieta Zawadzka. ZO. W ramach wspomnianych zrzutów do kraju wysłano także 28 kurierów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Spośród 316 cichociemnych dziewięciu zginęło przed dotarciem do celu. Trzech poniosło śmierć z powodu rozbicia się samolotu u wybrzeży Norwegii. Trzech innych zostało zestrzelonych nad Danią, a trzem skoczkom nie otworzyły się spadochrony. W okupowanej Polsce cicho ciemni wchodzili w skład kierownictwa kilogramów AK, byli żołnierzami wachlarza, Związku Odwetu, Kadywu, zajmowali się szkoleniem, wywiadem, walczyli w oddziałach partyzanckich, uczestniczyli w sabotażu i działaniach dywersyjnych we wszystkich okręgach AK. 91 cichociemnych walczyło w powstaniu warszawskim, poległo 18 z nich. W czasie wojny zginęło w sumie 103 cichociemnych. 9 zostało zamordowanych przez władze komunistyczne w powojennej Polsce.